W tym odcinku opiszę, czym są lizosomy, jaka jest ich budowa i funkcja oraz w jaki sposób są tworzone. Lizosomy to takie otoczone pojedynczą błoną niewielkie organella o nieregularnym kształcie. Mają do pół mikrometra średnicy. Obecne są głównie w komórkach zwierzęcych, są głównymi organelami trawiennymi. Trawią zarówno materiał pochodzenia komórkowego, jak i ten, który dostał się do komórki z zewnątrz, czyli zewnątrz komórkowy. Budowa lizosomów jest dosyć prosta. Lizosomy otacza dwuwarstwa lipidowa, która zbudowana jest z fosfolipidów. Wygląda podobnie jak inne błony, gdzie cząsteczki fosfolipidów układają się w specyficzny sposób. Ich hydrofobowe ogony skupiają się razem, tak żeby nie mieć kontaktu z wodą. Natomiast hydrofilowe głowy fosfolipidów zwrócone są na zewnątrz i do środka lizosomu, czyli do środowisk wodnych. W błonie ulokowane są także białka. Są to m.in. cząsteczki glikoprotein, które chronią lizosom przed działaniem znajdujących się wewnątrz enzymów, Hydrolas. Jest też pompa protonowa, V-atapaza, która pompuje jony wodoru do wnętrza lizosomu, przez co utrzymywane jest w nim niskie pH. To pH jest konieczne do pracy hydrolas. W błonie lizosomów znajdują się też transportery cząsteczek, które to powstały na skutek działania wspomnianych hydrolas. Lizosomy są strukturami, które pączkują z aparatu Goldziego. To organellum omówiłem w innym filmie. Formowanie lizosomu jest kilkuetapowe. Rozpoczyna się to od tworzenia lizosomów pierwotnych przez aparat Goldziego. Lizosomy pierwotne zawierają enzymy – hydrolazy. Te hydrolazy syntezowane są w retikulum endoplazmatycznym szorstkim, następnie trafiają do aparatu Goldziego, gdzie są odpowiednio modyfikowane. Do enzymów przyłączany jest wtedy mannozo-6-fosforan, dzięki któremu enzymy kierowane są właśnie do lizosomów pierwotnych. Lizosomy pierwotne następnie transportowane są do miejsca docelowego, czyli do endosomów. Takich pęcherzyków znajdujących się głównie w okolicach błony komórkowej. Dopiero po połączeniu z nimi stają się w pełni dojrzałe, a enzymy, które są w nich, stają się aktywne. Lizosomy pełnią następujące funkcje: trawienie tego, co zostało dostarczone z zewnątrz komórki oraz organelli, które zużyły się, a także, np. przykład, nieprawidłowych cząsteczek białek. Enzymy hydrolityczne, jak sama nazwa mówi, hydrolizują, to znaczy rozkładają wiązania w cząsteczkach, wykorzystując do tego cząsteczkę wody. W lizosomach dochodzi do trawienia różnej klasy cząsteczek w zależności od wspomnianych wcześniej enzymów. Na przykład proteazy rozkładają białka. Glikozydazy rozkładają cukry, a np. lipazy rozkładają lipidy. Skład tych enzymów w lizosomach zależy od komórki. Lizosomy uczestniczą w następujących procesach. Endocytozy, czyli pobierania różnych cząsteczek ze środowiska zewnętrznego komórki. Fagocytozy, która de facto jest jednym z rodzajów endocytozy, ale tutaj pochłaniane są nie cząsteczki, a całe patogeny takie jak bakterie. Lizosomy też biorą udział w autofagii, czyli w procesie samozjadania się komórki. W trakcie endocytozy cząsteczki otaczane są błoną komórkową, która się zamyka. Tworzony jest endosom. W nim zamknięte są pobierane cząsteczki. Po połączeniu z lizosomem następuje ich degradacja, a produkty degradacji przemieszczane są następnie do cytoplazmy. Fagocytoza to proces, w którym komórka, np. komórka odpornościowa zwana makrofagiem, zabija pochłonięty patogen. Wchłonięty mikroorganizm znajduje się w pęcherzyku stworzonym z błony komórkowej, to tzw. fagosom. Do niego przyłączają się lizosomy, których zawartość niszczy drobnoustrój. Lizosomy uczestniczą także w procesie autofagi, czyli degradowania organelli, fragmentów komórek i nieprawidłowo uformowanych białek. Proces ten zachodzi w różnych etapach życia komórkowego. Jest on istotny zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i w stresie komórkowym. W przypadku organelli wygląda to następująco. Przeznaczone do usunięcia organelle otaczane są błoną. Tworzy się tzw. autofagosom, który następnie łączy się z lizosomami. Powstaje autofagolizosom. Hydrolazy rozkładają martwe lub uszkodzone organella. Uzyskane w ten sposób cząsteczki stają się budulcem kolejnych struktur komórkowych. Do innych funkcji lizosomów należy udział w neutralizacji antygenów, które są szkodliwe dla organizmu. W tym celu enzymy lizosomów są wydzielane na zewnątrz komórki. Obserwuje się to na przykład u eozynofilii. Lizosomy biorą także udział w procesie przebudowy kości. Osteoklasty, czyli komórki tkanki kostnej, które odpowiadają za jej rozpuszczanie i resorpcję, wydzielają enzymy lizosomalne. Te trawią osteonty, czyli elementy kostne. Ubytki w kości są zastępowane następnie produktami działania osteoblastów. Lizosomy to niewielkie organella mające swój początek w aparacie Goldziego. Są głównymi organellami trawiennymi komórek zwierząt. W środku zamknięte są enzymy hydrolityczne, które przeprowadzają wiele reakcji chemicznych. Lizosomy zaangażowane są w proces trawienia cząsteczek dostarczanych przez proces endocytozy, fagocytozy oraz autofagię, czyli proces niszczenia fragmentów komórki, organeli oraz niepotrzebnych cząsteczek komórkowych. W tym odcinku to na tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału i oczywiście śledzenia mnie na Instagramie. Co robi Mariusz Gogul. Tam możecie znaleźć informacje o moich wykładach, różnego rodzaju filmach, które tworzę też na innych kanałach, artykułach, które piszę i różnych innych ciekawych moim zdaniem rzeczach. Do zobaczenia, trzymajcie się.